Czołem kapitanowie, Szparagus z tej strony. Witam w kolejnym filmie. Dziś chciałem wam pokazać Atlantę. Jest to jak na razie chyba mój najlepszy wynik na tymże okręcie. Powtórzę się. Okręt bardzo sytuacyjny, który wymaga skilla, chyba jeden z najtrudniejszych krążowników tak naprawdę do grania, ale to jest mimo wszystko okręt, który ma naprawdę duży potencjał, zwłaszcza świetnie sobie radzi w bliskim dystansie. Tutaj stała się rzecz, której się nie spodziewałem, mianowicie gracz z Belfastu postawił mi dym, a nie chodzi o to, że się nie spodziewałem tego dymu, bo jego się można było spodziewać, tylko nie spodziewałem się, że ten Belfast wypłynie, bo jego wypłynięcie oznacza, że za chwilę zawinie do portu. No, wydaje mi się, że Belfast w pojedynku 1 na 1 z Clevelandem ma bardzo pod górkę, bo Cleveland jest po prostu twardy i nie chce łapać Cytadel, ale dzięki uprzejmości tego mistrza mogłem sobie tutaj postrzelać do tego Clevelanda tak naprawdę za darmo. Za chwilę jeszcze pewnie do następnego okrętu trochę będzie można z dymku postrzelać, więc jest to sytuacja całkiem sympatyczna. Ja tutaj grałem dywizjon z Magnumem, który był na błyskawicy. Jego niestety wyrzuciło po zalogowaniu, po załadowaniu się mapy, wyrzuciło go z gry, więc stał tutaj tak jakby bezczynnie. No, oprócz tego, że pomógł mi skapować, to ta początkowa faza bitwy, całe szczęście, że nie został zatopiony, że go tam nikt nie zniszczył, bo potem jego pomoc była bardzo przydatna, natomiast no, początek był taki, jaki był. Tu postanowiłem już przełączyć na pepeki, bo na 6 km jest szansa, że polosuje cytadele. Co prawda Clevelanda ze 127 raczej nie przebijemy, żeby były cytadele, ale zobaczcie, obrażenia wchodzą dość soczyste. Ta pierwsza salwa była trochę wysoko strzelona, ale ta druga już lepsza i myślę, że następna będzie chyba jeszcze lepsza. I ten Cleveland się zorientował, że coś do niego strzela za co 4,5 sekundy, co 5 sekund i chyba czas tak naprawdę uciekać, bo za chwilę skończy w porcie, ale niestety to już dla niego ratunku za bardzo nie było. Było zdecydowanie za późno i tak to się skończyło dla tego jego mościa. Pojawił się drugi Cleveland, ale ja już wypłynąłem z zasięgu dział, więc od razu zniknąłem. No i teraz była kwestia tego, co tutaj zrobić z tym grafem szpę. Czy ustawiać się burtą i próbować go pacyfikować pepekami, czy po prostu opływać wyspę i przed nim uciekać. I wiecie co? Doszedłem do wniosku, że idę na wymianę 1 na 1. Dlaczego? Dlatego, że graf szpę ma pancerz również około 100 mm i będą w niego wchodziły większe obrażenia nawet niż w Clevelanda. Tak samo jak mega dobre wchodzą na małym dystansie również w Pensacole. Tutaj nie miałem tak dużo szczęścia i nie losowało mi cytadel, z tego co pamiętam. Natomiast ogólnie buły były przesympatyczne. Zobaczcie, 4500, 5 sekund później. 5 sekund później jest 5200, czyli tak naprawdę w 10 sekund zadaliśmy 10 000 obrażeń, no to nie powstydziłby się czasami nawet pancernik. No ta ostatnia salwa już była spóźniona, no ale to było podyktowane tym, że ten jegomość mi się tutaj chował tak naprawdę, więc nie mogłem inaczej przymierzyć. Zauważyłem również, że ten graf szpę cały czas próbuje pokazywać burtę. Ja tu momentami troszeczkę sobie zwalniałem, bo widziałem, że będą w moim kierunku tutaj podążały torpedy i dlatego, że był burtą, to znowu przeładowałem na amunicję przeciwpancerną, czekając na to, że jeżeli odkręci, to będzie ta amunicja z powrotem na haekach. Tutaj widzicie, przez to, że skręcałem centralnie na niego, to dostałem minimalny wymiar kary i cały czas tutaj jeszcze próbowałem z pepeków, mając w świadomości to, że koleżka może puścić torpedy. Nie pamiętałem, jakie graf szpę ma przeładowanie tych torped. On już z tej burty jedną torpedę wystrzelił, ale naprawdę nie pamiętałem. No i teraz dzieje się rzecz, do której jest Atlanta stworzona. Zobaczcie, co się dzieje z lotnictwem wroga. Te wszystkie samoloty, które tu przyleciały, no to za chwilę będą również na dnie morza. No będą zestrzelone i najzwyczajniej w świecie spadną. Sytuacja zrobiła się nieciekawa, ponieważ
Byliśmy przy kapie A, kap B przejął przeciwnik. Przy kapie C przeciwnik miał chyba lekką przewagę i szans na wzięcie kapa C nie było, więc ja postanowiłem, że niezwłocznie po załatwieniu grafa szp trzeba się udać w trybie pilnym na B i będzie mi potrzebna pomoc Magnuma, o którą prosiłem, przede wszystkim pomoc nie tylko w skapowaniu, ale pomoc w tym, aby postawić mi zasłonę dymną, więc takie miałem tutaj, taki sobie postawiłem cel i tak też postanowiłem zrobić. Graf szp został zmaszynowany przez Yorka i teraz zobaczycie tutaj na przyspieszeniu, aby nie zanudzać, jak zmierzamy do kapa B. Ja przywoływałem Magnuma z tego względu, że no bez dymu byłoby mi trudniej. Owszem, mógłbym się chować za wyspą, ale nie z każdej strony tej wyspy mógłbym do kogoś strzelać, bo ta wyspa, zobaczcie, są miejsca, gdzie jest wyższa, są miejsca, gdzie jest niższa, więc naprawdę musiałem tutaj, niezbędna, nieoceniona okazała się pomoc niszczyciela w tej sytuacji. No i dzięki temu tak naprawdę mogłem sobie tutaj do tych pancerników, krążowników postrzelać. I teraz zwróćcie uwagę, lepszym celem dla mnie był Kongo, ale postanowiłem strzelić do Clevelanda. Ta pierwsza sala była chybiona, a to dlatego, że Cleveland był na ogrysku i była szansa, że uda się go zatopić. Nawet jeżeli będzie wpływał za wyspę, to te pociski lecą taką parabolą, że jest w stanie jeszcze bułeczkę solidną dostać. I tak też się stało. Cleveland wylądował na dnie. Niestety teraz Kongo mi się tutaj będzie chciało schować. I teraz tak naprawdę, zobaczcie, jest 66 tysięcy obrażeń i zacznie się tak zwana taktyczna gra Atlantą. Co to znaczy? To znaczy, że będziemy się bawić z pancernikami w ciuciu babkę. Będziemy się chować za wyspami. Będziemy zadawać obrażenia w momencie, gdy pancerniki wroga nie będą nas widzieć, gdy będziemy mogli przestrzelić działami nad wyspą, ponieważ bezpośrednia konfrontacja z jakimkolwiek pancernikiem tym okrętem, jeśli ustawimy się nawet dziobem, to jest skazana na porażkę. Nawet jeżeli będziecie walczyli z pancernikiem piątotirowym, po prostu was spenetruje, bo pancerz Atlanty jest naprawdę bardzo słaby. Pas burtowy tutaj Cytadeli to jest tylko 89 mm, więc no to jest tylko trochę więcej niż na przykład Omaha czy Aoba, które się dziurawi bardzo łatwo. To jest mniej niż Pensacola i Miyoko, które też się dziurawi stosunkowo łatwo. Tu jeszcze postanowiłem kolegę z klanu Jedi spróbować pomęczyć po to, aby tutaj go gdzieś tam podpalić, zadać mu jakieś obrażenia i tak dalej. Tu się zrobiła sytuacja skomplikowana, ponieważ ja tam chciałem przy tej wyspie popłynąć do tego Kongo, który jest wbity w tąże wyspę, natomiast no, ten Belfast mi tutaj popsuł moje plany, tak jakby. Wiedziałem, że nie mogę tam się z nimi w ten sposób konfrontować i jeszcze pojawiło się Nagato, więc ponieważ i tak byłbym wyspotowany przez Kongo, bo byłem bardzo blisko, to cały czas postanowiłem prowadzić ogień do tych pancerników po to, aby je podpalić, i w momencie, gdy zauważyłem, że nie będę już na takim dystansie, na którym nie będą mogli spotować, zaprzestałem na jakiś czas strzelania po to, aby zniknąć. Tu jeszcze mogłem spróbować pomęczyć to Independence, ale priorytetem dla mnie były, jak widzicie, okręty, które będą mi w stanie zadać obrażenia. Independence w tej chwili nie jest mi w stanie zadać obrażenia, a żeby skapował, to zajmie mu to bardzo dużo czasu. Independence już, z tego co widzę, nie ma samolotów, a nawet gdyby miał, to samoloty szóstki naprawdę nie stanowią żadnego wyzwania dla Atlanty. I teraz zobaczcie, zaczyna się właśnie ta część, o której mówiłem, czyli w momencie, gdy już praktycznie znikam za wyspą, zaczynam strzelać do pancernika i ładne z HE-czków salwy po ponad 3000 wpadają, niektóre mniej. Właśnie dostałem medal wsparcie. Tu pojawia mi się kolejny pancernik, także teraz będzie takie tańczenie, chowanie się za wyspami. Przy czym będziecie musieli zwrócić uwagę, że w takim, nazwijmy to, close combat, w takim bezpośrednim starciu, te pancerniki, jak gdzieś tam podpłyną bliżej do mnie, to też będą się starały chować tylko i wyłącznie za wyspą, ponieważ mają świadomość tego, że tu są torpedy i wierzcie mi, te torpedy są naprawdę fajne, bo mimo że mają tylko 4,5 km
zasięgu, to ich szybkość jest duża, bo to jest 65 węzłów, więc bardzo trudno je wyminąć. No i obrażenia, które zadają, są również jak na siódemkę bardzo, bardzo przyzwoite. Dużo mocniejsze niż na siódemkach, na przykład amerykańskich krążownikach, czyli na przykład na Mahanie, czy tam bodajże tam jest jeszcze Smith z Premium siódemek. Więc stoję sobie teraz za wyspą, strzelam, zobaczcie, zadaję za darmo tak naprawdę obrażenia. Widzę, że tutaj jeszcze wypływa to Kongo, więc będę mógł cały czas. Oni tu próbują kapować, ja będę cały czas tego kapa starał się zbijać. Zobaczcie, liczyłem na to, że to Kongo na mnie popłynie dziobem. Troszeczkę sobie przyspieszyłem, żeby się schować, ale zrobił mi niespodziankę, bo gdyby on ode mnie nie odpływał, to ja na bliskim dystansie nie miałbym takiej paraboli, aby zadawać mu obrażenia. A to, że zaczął ode mnie odpływać i kapować, spowoduje, że te obrażenia będę mógł mu zadawać. Niestety spóźniłem się, te pociski lecą zbyt długo. Nie dałem rady tutaj tego kapa zdjąć, ale nasze Kongo z kolei bierze ładnie tutaj kapa C. Magnum jeszcze żyje, ale to chyba zbyt długo nie potrwa. Mamy ponad 100 tysięcy obrażeń. Nie jestem wykryty. Strzelam sobie z 9, no prawie 10 kilometrów do Kongo. To Kongo tak naprawdę nic mi nie może zrobić. Teraz mnie wyświeciły samoloty. Gdyby nie ten samolot, to nadal pozostawałbym niewykryty. Więc ja sobie za darmo postanowiłem tutaj cały czas do tego Kongo strzelać i widzę, że tutaj podejście pode mnie zaczyna robić dunkierka, ale wszystko zobaczcie szerokim łukiem, tak aby nie załapać się na torpedy. Magnum naprawdę na ogryzku 69 hapsa, musiał się tam chować przed tym Belfastem, nie było innej opcji. Udało się znowu podpalić Kongo, więc w tej chwili ono się nie będzie mogło naprawić. Leci kolejny samolocik spotujący. Ale tego samolociku za chwileczkę nie będzie. Tu nawet nie trzeba było odpalać wzmocnienia. To było oczywiste, że ten samolot przy tak silnej obronie przeciwlotniczej za chwilę tutaj spadnie. No i tak, jest wsparcie, jest ponad 120 tysięcy obrażeń i czekamy na to, czy tu gentleman z Dunkierki podpłynie na zasięg torped, czy nie, i czy będziemy mieli szansę go troszeczkę poobijać. Zwróćcie uwagę, że tu jeszcze z drugiej strony wyspy Nagato pcha. No, gdyby oni się zdecydowali na mnie popłynąć, to mieliby trudny orzech do zgryzienia, bo może by mi się udało double strike'a zrobić, ale niestety czas bitwy pomału dobiega do końca. Słuchajcie, więc krótko podsumujmy, jak to tutaj wyglądało. Ja nie mam ekranów podsumowujących bitwę. Możecie sobie w tej chwili zobaczyć, że jest 130 tysięcy obrażeń. Dwa razy przejęcie kapa, trzy razy obrona kapa, naprawdę fajny, fajny damage. Tu było expa ponad 2,5 tysiąca podstawowego z tabelki, było pierwsze miejsce. Myślę, że to jest bitwa, która chyba, jeżeli chodzi o Atlantę, to pokazała prawie wszystko. Co prawda, torpedowania tu nie zaliczyłem, ale to jest okręt, który warto mieć, jeżeli jest się doświadczonym graczem, jeżeli jest się cierpliwym graczem. Czasami są, słuchajcie, bitwy, gdzie się zagra obrażenia rzędu 20 tysięcy, ale na przykład uda się zatopić prawie w całości dedeki i to pod kątem czasami expa jest dużo bardziej udana bitwa niż jak się zrobi 70 czy 80 tysięcy obrażeń na pancernikach. To tyle, ja zapraszam na kolejne filmy. Jeszcze chwilka została do końca tej bitwy. Jeszcze być może jakąś salwę uda się oddać do przeciwnika. Do usłyszenia i oczywiście, jeżeli film się podobał, łapka w górę i zapraszam do subskrybowania kanału.